troszeczkę się poprawiło. No nie wszyscy są na 100% zdrowi. Kilku zawodników jeszcze odczuwa drobne urazy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Mieliśmy w ostatnich dwóch dniach 14-15 zawodników na treningu. Trzeba sobie z tym radzić. Trzeba przygotować tych zawodników, którzy są w pełni zdrowia do meczu z Jagiellonią i robimy wszystko, żeby tak było. A z tej grupy, która nie trenowała ostatnio, to komu się poprawia, na kogo mógłby pan liczyć? Kapo? Być może, nie wiem, Sobolewski, Nabil, czy... Nie, Sobolewski, Nabil raczej nie. Prędzej... Proszę? Raczej też nie. Petrow i zobaczymy, jak jutro będzie wyglądał staw skokowy Kapo. A Petrów bardziej na tak, czy bardziej na nie? Bardziej na tak. Panie trenerze, jaki to był pan powiedział, że ten mecz z Jagiellonią to taki będzie, jak to się mówi, no, może być przełomowy. Znaczy na to liczymy, bo uważam, że w tych ostatnich meczach dobrze to wygląda pod względem, lepiej to wygląda pod względem ofensywnym, stwarzamy sobie sytuacje bramkowe, które trzeba wykorzystać, musimy być na tyle też agresywni w odbiorze w defensywie, co i w ofensywie, żeby zdobywać te bramki. Myślę, że zespół od dłuższego czasu nie daje odczuć na treningach, że nie wierzy w te pierwsze zwycięstwo, które jest nam na pewno bardzo, bardzo potrzebne. I pracują w zaufaniu, ufności, że ten najbliższy mecz z Jagiellonią w końcu przy sytuacjach, które na pewno będziemy mieli, myślę, w pierwszej połowie, dobrze było je wykorzystać i z zaliczką jednej bramki, czy nawet dwóch, zejść do przerwy w tym meczu. Na pewno by to nam dodało więcej pewności w grze, więcej spokoju i musimy iść w tym kierunku. Pomysł będzie taki na grę, jak miał pan w Warszawie, czyli Golo na dziesiątce, Michał na boku, jeśli chodzi o ofensywę? Jest duże prawdopodobieństwo, że tak zaczniemy. Tym bardziej, że mówię, przez większą część spotkania w Warszawie, w środkowej strefie wyglądało to nieźle i raczej trzeba pewne rzeczy, które są dobre, powielać i myślę, że jesteśmy blisko, żeby rozpocząć w takim ustawieniu. A gdzie pan musiał zastąpić Watary? No tak. Cztery kartki wisi w tym meczu. Prawdopodobnie zagra Sylwek w środku obrony. To też zawodnik, który grał na tej pozycji, lewonożny. Myślę, że cały czas, nadal powtarzam, kluczem do dobrych rezultatów i dobrej gry jest środkowa linia. A jeśli chyba chodzi o atak, to Przemek Trytko, bo on ma ostatnio wielki patent na Jagiellonię, co mecz to bramka albo dwie, więc... No trzeba z czegoś korzystać, a tym bardziej, że dobrze wygląda, a jest tak, że strzelał tak samo, jak są pewne zespoły, które leżą, tak samo i są zawodnicy, którzy niektórym zespołom strzelają, może nie regularnie, ale często bramki. Taki mecz pewnie i dla Korony trudny, i dla Jagiellonii, bo Jagiellonia trzy kolejne porażki. Tak. Można tak powiedzieć. Podobna, analogiczna sytuacja, no, z tą różnicą, że Jagiellonia ma trochę więcej punktów od nas i myślę, że jeżeli zremisują, to też nie będą narzekać. Także na pewno ten ciężar gatunkowy jest różny dla dwóch zespołów. Mecz uważam, że będzie
przebiegał pod nasze dyktando. Uważam, że będziemy względnie częściej w ataku pozycyjnym, gdzie potrzebujemy więcej spokoju, szybszej gry, ale spokojnej, rozważnej. A dla pana też taki ciężar gatunkowy? Rozmawialiśmy o tym ostatnio, że ten... Znaczy tak, bo myślę, że tak samo jak ja i zawodnicy są sfrustrowani, nie mówię, że powinniśmy być dzisiaj w pierwszej trójce czy czwórce, ale kilka punktów powinniśmy mieć więcej i zawodnicy poprzez swoją postawę w ostatnich meczach nie byli zrekompensowani zdobyczą punktową i to jest na pewno frustrujące. Myślę, że do tego meczu, do tego spotkania się, co nie mówiłem wcześniej na konferencjach pomeczowych, w końcu się dostroją sędziowie. Ale obawia się pan, że jak nie będzie trzech punktów w meczu z Jagiellonią, no to tutaj może być ciężko utrzymać posadę w Kielcach? Nie sądzę. Panie trenerze, na czym pan opiera optymizm przed tym meczem? Bo tego optymizmu przed innymi meczami też było sporo. Teraz pan mówi, że nieważne jest... Ja patrzę przez kontekst fizjonomii i gry mojego zespołu, który nie można powiedzieć, że jest stagnacja i każdy mecz tak samo wygląda. Co by nie mówić, nikt nie będzie patrzył ludzie z zewnątrz na styl Korony, tylko będą oczekiwać punktów, ale my, ja i sztab szkoleniowy, tak samo jak i zawodnicy, no czegoś musimy zacząć. Jeżeli by była pełna stagnacja, czy byśmy byli pasywni, no to by nie było perspektyw, tak? Sam bym musiał sobie zadać pytanie, czy my, ja i sztab szkoleniowy jesteśmy w stanie coś wycisnąć z tych zawodników, a tak nie jest. Także no mówię, no, te nasze fragmenty są dużo lepsze od zespołów, które może na dzień dzisiejszy nie mają porażki, może grają, ale to też nie jest nasze usprawiedliwienie, nie wolno patrzeć na innych. Ja mówię tylko tak, jak powinno się to odbierać, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy i analizować to, czy ten postęp jest może nie aż za bardzo widoczny, mówię, poprzez naszą ilość punktów, ale poprzez nasze przede wszystkim naszą postawę na boisku. Panie trenerze, załóżmy czarny scenariusz, czyli nie ma Kapo, nie ma Petrowa, zostaje panu 14 zawodników z pola. No, są bardzo dobrze przygotowani fizycznie, myślę, że ci 14 czy tam 13 zawodników dźwigną ten ciężar. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Bo nie bierze pan pod uwagę, nie wiem, zgłoszenia dodatkowo piłkarza z rezerw? Nie. Takich zawodników, którzy nie mają bycia ligowego, trzeba w dobrym klimacie i dobrej atmosferze wpuszczać, a nie, no można więcej krzywdy zrobić takim zawodnikom niż pożytku. I dla samego zawodnika, i dla zespołu. Panie trenerze, z tego co wiem, to się określił już Wania, że zostaje w Kielcach. Czy to znaczy, że pan już jakby zamknął kadrę, czy jeszcze pan te 4 dni... Nie, będzie ciężko, wie pan, będzie ciężko. Na pewno przepisy pozwalają podpisać w każdym momencie kontrakt z zawodnikiem, który skończył kontrakt 30 czerwca i w każdej chwili może podpisać. Zawodnicy, którzy są jeszcze na kontraktach, mówię, no dzisiaj jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, także no będzie ciężko kogoś, kto ma jeszcze związany kontraktem, nawet ktoś, kto może by miał ochotę odejść, zakontraktować do poniedziałku. Ci dwaj są wolnymi zawodnikami, testowani teraz przez Koronę? Mówię tu o tym Serbie i Czarnogórcu? Tak, wolnymi, ale zobaczymy. Też nie ma co się bawić ciuciu babkę, nie są to zawodnicy, którzy nam podniosą jakość zespole. Nie ma sensu brać, trzeba być wiarygodnym wobec zawodników. Zawodnicy sami też nie są ograniczonymi ludźmi, sami widzą jaki materiał, czy jacy zawodnicy przychodzą do klubu i na testy i nie ma co uzupełniać kadry, żeby to ładnie wyglądało na zdjęciu grupowym. Czyli ci dwaj nie zostaną w Kielcach? Nie. Pan ma jakąś kandydaturę? Właśnie głównie tak, boki pomocy, bo tutaj pan podkreśla, że gdzieś jeszcze jest pole, żeby ten zespół wzmocnić. Ma pan jeszcze kogoś? No przede wszystkim tak, bo
nadal uważam, że nie dopuszczamy do dużo sytuacji bramkowych przeciwnika, nie robimy błędów w defensywie jako formacje. Te błędy się zdarzają indywidualne. Mam nadzieję, że w sobotę ten czarny scenariusz się w końcu dobiegnie końca i naszą bolączką jest na dzień dzisiejszy prowokowanie i bardziej dynamiczna gra w sektorze ofensywnym. Panie trenerze, czy pan rozpatruje przed tym sobotnim meczem zmianę w bramce, czy niekoniecznie? Nie wiem, dużo jest pytań. Stawia mnie pan w trudnej sytuacji, tak jak i pana koledzy, bo chcąc odpowiedzieć na te pytanie i na pytanie zawodników z pola, na pewno są jakieś przemyślenia, a jednoznacznie nie mogę panu odpowiedzieć na te pytanie, bo nikt tego nie robi, a tym bardziej, że my znając trenera Probierza, jakby można było dać skład na 7 minut przed rozpoczęciem meczu, to byśmy go otrzymali na 7 minut przed rozpoczęciem meczu. No także nie chciałbym na ten temat się bardziej rozwijać. No zaskoczę pana, bo akurat jeśli chodzi o moją formę, nie mam jakichś wielkich pretensji do siebie, chociaż nie ukrywam, że potrafię dużo lepiej grać i szczerze mówiąc będę robił wszystko, żeby ten zespół pociągnąć na tyle, ile będę mógł. No ale mówię, no my musimy bardziej patrzeć na nasz zespół, bo gramy razem i musimy zdobywać te punkty, bo już czas najwyższy, ale tak jak trener wspomniał, jest progres w grze i myślę, że skuteczność poprawimy na pewno. Już takich sytuacji raczej nie będziemy marnować, które mieliśmy w ostatnim meczu i to przyniesie nam punkty. Michał, ale myślisz, że was trzeba jakoś specjalnie motywować przed tym meczem, czy po prostu wy już wiecie, że to jest ten moment, kiedy trzeba? Nie, to myślę, że już każdy w szatni wie, że to jest ten moment, bo każdy wie, w jakiej jesteśmy sytuacji, ile mamy punktów, chociaż na tabelę no, staramy się też nie patrzeć, ale no, wiemy, gdzie się znajdujemy, ale wiemy, jaki jest nasz potencjał i tutaj w tej drużynie jest duży potencjał, tylko musimy to jeszcze udowodnić na boisku poprzez właśnie punkty i myślę, że gra w obronie jest dużo lepsza, bo tak jak teraz wspomniał, nie dopuszczamy przeciwnika do wielu sytuacji, jesteśmy blisko siebie i dochodzimy też do sytuacji podbramkowych i myślę, że gdyby ta skuteczność była lepsza, to i więcej punktów by było. Także myślę, że każdy jest dobrze przygotowany i będzie tylko myślał o 3 punktach. Gole by się przydały, bo golowi wypadałoby zrobić kołyskę. No dokładnie, no wczoraj mu się urodził syn i myślę, że gole będzie mocno naładowany, ale można mu zrobić taki prezent i przede wszystkim 3 punkty. Jeżeli on nie strzeli, to mam nadzieję, że ktoś inny. Znowu, Michał, będziesz musiał się pewnie, tak jak trener wspomniał, raczej przyszykować do gry na lewej stronie. Ty mówisz po meczu w Warszawie, że nie do końca, bo troszkę za mało pod grą, ale jak cię ten mecz obejrzało, to wbrew pozorom często gdzieś tam prowokowałeś te akcje na bokach, więc chyba to nie jest taka pozycja, która tak ci zupełnie nie odpowiada. Nie, to nie jest tak, że mi nie odpowiada, tylko po prostu ja się najlepiej czuję w środku, ale już grywałem nawet na lewej obronie, więc jeżeli będzie trzeba, to też tam mogę zagrać. A to jest tak, że trener wymaga od ciebie też troszkę wtedy schodzenia do środka i tam gdzieś szukania rozwiązań ofensywnych? Myślę, że trener oczekuje tego, żebym szukał sobie wolnego placu i grał jeden na jeden i jeżeli będę miał jakąś taką sytuację, żeby zejść do środka, to też na pewno zejdę i będzie wtedy wymienność. Jakiś zawodnik pójdzie na moją pozycję, ja wejdę do środka i to na tym polega, żeby było z korzyścią tylko dla zespołu. Spory miałeś pretensje do siebie o tą poprawkę po strzale Chiży, no bo opadł. No nie, no na pewno. No myślę, że to był strzał z mojej słabszej prawej nogi, ale gdybym troszeczkę lepiej przymierzył koło słupka, to a nie strzelając w środek, to myślę, że byłby inny rezultat w Warszawie. Także tutaj biorę też na siebie odpowiedzialność za to, że był inny wynik. A jak wy, Michał, w ogóle sobie wytłumaczyliście tak we własnym takim zawodniczym gronie tą porażkę? No bo gra była dobra, sytuacje były, proste błędy gdzieś tam w defensywie i znowu porażka. Spory mieliście do siebie też wewnętrznie pretensje, że to się nie udało przełamać tego w Warszawie? No na pewno, bo Legia no, dała nam też dużą szansę, wystawiając nam, no może nie rezerwowy skład, ale zawodników, którzy byli młodsi od większości z nas i którzy nie mają tego doświadczenia ligowego, ale no na pewno złość w nas jest i nie ma co ukrywać i każdy z nas wie na co go stać i na ile może się pokazać, ale myślę, że w Warszawie była duża szansa na to, żeby właśnie te 3 punkty zdobyć, no i się nie udało, no, tak jak w poprzednich meczach, ale tak jak wspomniałem, no jest progres w tej grze i my to widzimy, tylko po prostu ta skuteczność i potrzebujemy tego zwycięstwa, żeby się tak
przebudzić. Bo taki mecz chyba jak ten ostatni w Białymstoku to nie wchodzi pod grę, bo taka podwórkowa gierka tam wtedy było 8 bramek. Aha, nie no, na pewno. No, Jagiellonia to jest dobry zespół, ale też mogą przyjechać w osłabieniu i im zapewne też nie leży gra z nami, bo też nie mają jakichś dobrych wyników, jeśli patrząc na nasze mecze, ale no tak jak wspomniano, meczowy jest nierówny i oni mogą naprawdę tu przyjechać mocno zmotywowani, tak samo my jesteśmy, więc może być to dobre widowisko, ale to zależy od dnia i od tego, jak się zaprezentujemy. Myślę, że jak nie będziemy indywidualnych błędów popełniać w obronie, będziemy blisko siebie, to myślę, że wygramy.